Biurze Prowadzenia Dróg 1020 w sprawie zmiany w składzie Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa. Państwo dostali już dokumenty w tej sprawie? Dobrze. Szanowni Państwo, wniosek 1020 w sprawie zmiany w składzie Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa. Przypominam Państwu, że jest to sprawa, odwołuje się ze składu Komisji Pana Radnego Marka Kochenauera. I teraz uprzejmie proszę o czy głos za i głos przeciw. Bardzo proszę, Pan Radny Kochenauer. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, na prośbę Pana Marka Kochenauera z przyczyn rodzinnych nie może uczestniczyć w komisjach, które się odbywają we wtorek przedsesyjny o godzinie 17 i stąd przygotowaliśmy druk odwołujący go ze składu komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa. Bardzo dziękuję. To był głos za. Czy jest głos przeciw? Szanowni Państwo, głosujemy wprowadzenie druku 1020. Proszę przygotować. Głosujemy. Głosujemy wprowadzenie druku 1020. Przypominam, odwołujemy ze składu komisji Radnego Marka Kochenauera. Czy wszyscy Państwo brali się w tym głosowaniu? Głosem za, przeciw, wstrzymujących się. Zamykam głosowanie, uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 31, głosów przeciw 2. Wstrzymały się 3 osoby. Stwierdzam, że został wniosek przyjęty. Szanowni Państwo, w takim razie będziemy głosowali za chwilę. Ogłaszam. Ja mam. Tak. Szanowni Państwo, pierwsze pytanie. Czy są? Czy referent mógłby przyjść? Gdyby już Pan Pajo głosował. Czy jeszcze raz proszę przyjść? Proszę przyjść teraz. Ponownie, zdemontowałam głośnik. Szanowni Państwo, druk 1020 odwołuje się ze składu Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa, radny do Marka Kochenauera. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy są stanowiska komisji w niniejszej sprawie? Klubu radnych. Nie widzę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin poprawek na godzinę 25. I wprowadzenie terminu, przepraszam, autopoprawek na 25 i zważenie poprawek na do godziny 20.10. I to byłoby tyle.